Sławię człowieka, który jest dziełem mojego syna. Mój syn ulepił go z materii i energii i dał mu twarz wieczności. Stworzył go na podobieństwo swojego nieśmiertelnego bytu. Jego mózg uczynił stolicą mądrości, jego serce tronem miłości i krwi. Jego zmysłom dał intuicję aniołów, wyobraźni, głębie niebiosów, ciału, piękno cedrów libańskich. Uderzam palcami w siedmiostrunną lutnię i śpiewam Twoją chwałę w zgromadzeniu gwiazd. Gram Twojemu imieniu, bo jest wdzięczne. Gram imieniu dzieła Pańskiego, bo jest dobre i miłe. Więc dlaczego smucisz się i szukasz sensu swojego istnienia na mieliznach i w niezmierzonych przestrzeniach kosmosu? Jak wielki jest Twój smutek? Dlaczego lękasz się życia i śmierci, wieczności i przemijania i cienia własnej dłoni? Jak wielki jest Twój lęk? Nie trwóż się. Nie jesteś tak potężną egzystencją, jaką pragniesz być, albowiem jesteś potężniejszą od najśmielszych Twoich wyobrażeń. Nie jesteś osią kosmosu, który przemija, ani osią życia, które się wypala, ani osią swojego domu, złota i sadu, które są marnością nad marnościami. Ani nawet nie jesteś osią tego, co tworzysz. Jesteś czymś więcej. Mój syn krąży dookoła ciebie, jak rój pszczeli dookoła ula, jak ptak dookoła gniazda, jak ziemia dookoła osi. Jesteś osią Boga. Nie przeminiesz nigdy. Spłonie ziemia, w popiół rozsypie się kosmos, ale ani jeden atom Twojego istnienia nie zginie, duszo człowiecze. Wieczne są obroty Boga dookoła Ciebie, najpiękniejszy z pyłów, pyle człowieczy.